Rzeszów. Ostatnie konsultacje podatników w urzędach skarbowych. Stalowa Wola powoli rozbraja ekologiczną bombę. Wojkówka. Trzy podkarpackie gminy mają nowy szlak kajakowy. Jest sobota, 22 kwietnia. Beata Wolańska, zapraszam na aktualności, które zaczynamy od rozliczeń podatkowych. Już na ostatniej prostej. Ostateczny termin złożenia PIT-ów za ubiegły rok mija 2 maja, a to znaczy, że czasu na ich wypełnienie jest coraz mniej. Dziś pomagali w tym pracownicy skarbówek, także na Podkarpaciu. Dzień otwartych drzwi zorganizowano w 14 urzędach w regionie. W większości zainteresowanie było bardzo duże. W pierwszym urzędzie skarbowym w Rzeszowie od rana ustawiały się długie kolejki. Pierwsze osoby, które uznały, że potrzebują fachowego wsparcia w wypełnianiu zeznania, przyszły ponad godzinę przed rozpoczęciem dnia otwartego. A potem aż do 13 cały czas przychodziły kolejne. A to znaczy, że aby móc rozwiać podatkowe wątpliwości i ostatecznie wypełnić PIT, trzeba było uzbroić się w sporą cierpliwość. Ale ci, którzy się na to zdecydowali, byli przekonani, że warto czekać. Mimo wszystko, mimo że naprawdę i tak już postęp nastąpił ogromny, to i tak jednak pewne rzeczy trzeba jeszcze dopytać, wyjaśnić i wtedy można spokojnie spać, jak to się mówi. Samemu to jest ciężko. Skomplikowane to jest? Tak. Może nie dla kogoś, dla mnie tak. Myśli pan, że to dobra okazja, żeby skorzystać z fachowej pomocy? Tak. Pracownicy skarbówki przez kilka godzin nie tylko wyjaśniali, ale też pomagali w bardzo konkretnych obliczeniach. Większość z nich dotyczyła rozliczeń związanych z ulgami, między innymi tak zwaną rodzinną, ale też rehabilitacyjną. Szczególnie dotyczy to podatników, osób starszych, posiadających grupę inwalidzką, czyli orzeczenie o niepełnosprawności. I tu właśnie jeszcze istnieje ta ulga odliczenia na cele rehabilitacyjne i podatnicy tu mają jeszcze dużo wątpliwości, kiedy odliczać, w jakich przypadkach, co można odliczyć. Podatnicy pytali też między innymi o rozliczanie dochodów osiągniętych za granicą. Dodatkowe dochody związane na przykład z wynajmowaniem mieszkania czy sprzedażą nieruchomości. Sprzedaliśmy mieszkanie i nie wiem po prostu jak można by było rozliczyć ten podatek po prostu. Czyli nie wiadomo gdzie wpisać, no? Znaczy nie wiadomo gdzie, o dokładnie, nie wiadomo w którym miejscu wpisać. Ja tylko chcę rozliczyć 1%, dacie na takiego biedaka, o tutaj mam. I żona rozliczyć z tych, no jak to się nazywają, z recept. Recept tylko i tyle. Czyli ulga rehabilitacyjna. Znaczy, tak, tyle. Fachowa pomoc to zdaniem osób, które dziś odwiedziły skarbówki, gwarancja tego, że nie trzeba będzie składać korekt i że to ostatnia już wizyta w urzędzie związana z PIT-em za ubiegły rok. Pierwszy raz po prostu składałam je, to nie wiedziałam, że to jak to robić. I już wszystko wiadomo. Tak. I to szybko poszło nawet. Godzinkę i... Pomoc była potrzebna. Tak. Kto dziś nie zdążył, ma jeszcze niewiele ponad tydzień. Z wydłużonymi godzinami pracy skarbówek w czwartek i piątek, a potem 2 maja. Można też złożyć e-deklarację. Tylko w Rzeszowie zmagania z PIT-ami czekają jeszcze prawie 3000 podatników. Dziś Światowy Dzień Ziemi, a w Stalowej Woli rozpoczęło się rozbrajanie ekologicznej bomby. To osadniki odpadów poprodukcyjnych, które przed laty pozostawiła Huta Stalowa Wola. Teren wraz z obowiązkiem likwidacji zagrożenia przejęło miasto i trafiło na kolejną bombę, tyle że finansową. Okazało się, że odpadów może być znacznie więcej niż przypuszczali ekologowie, a więc koszty mogą być dużo większe niż zaplanowane wcześniej 20 milionów złotych. W większości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pierwsze odpady zaczęto tu składować jeszcze przed wojną. Najbardziej niebezpieczne są te z lat 50. i 60., kiedy nikt specjalnie nie przejmował się ochroną środowiska. Trafiały tu zużyte oleje, smary, toksyczne pozostałości z galwanizerni, malarni i wydziałów hutniczych. Teraz zgodnie z projektem ekologów wszystko to musi być usunięte lub unieszkodliwione. To prawie 20 tysięcy ton różnych substancji, z czego 11 tysięcy uznanych zostało za niebezpieczne. Z tych 11 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych zakładane było w projekcie uprzątnięcie i wywiezienie do składowiska likwidacji takich odpadów ponad 2000 metrów sześciennych. Natomiast pozostała ilość tych 11 będzie zdeponowana na miejscu. Najbardziej zagrożony obszar to prawie 4 hektary. Najgroźniejsze odpady znajdują się tu, w zbiorniku numer 6. To jest to, co odkryliście? Tak, to jest co odkryliśmy.
To właśnie tutaj w pierwszej kolejności rozpoczęto pracę. Niestety równie szybko je przerwano. Na razie tak, zrobiliśmy 5 odkrywek. Okazało się, że ilość zgromadzonych odpadów jest dużo większa niż przewidywał projekt i czekamy na oficjalną decyzję inwestora, co dalej z tym faktem zrobić. Zdaniem wykonawców niebezpiecznych odpadów może być w tym zbiorniku nawet 3 razy więcej niż zakładał projekt. Najprawdopodobniej utworzyły na płytkiej głębokości twardą litą warstwę, która wprowadziła w błąd projektantów podczas wykonywania pomiarów. Miejscy urzędnicy już zwołali w tej sprawie spotkanie z projektantem i wykonawcą, żeby wyjaśnić rozbieżności. Jednak ich zdaniem nawet konieczność znacznych korekt nie zagrozi projektowi. Mamy dosyć sporą rezerwę finansową, która jest po to, żeby w wypadku takich robót dodatkowych, nieplanowanych, zostały te środki wykorzystane, uruchomione. Także tutaj no, nie ma obaw, że budżet miasta będzie obciążony jakimiś dodatkowymi kosztami. Pierwotny kosztorys zakładał, że likwidacja osadników i rekultywacja terenu pochłonie ponad 20 milionów złotych. I taką kwotę przewidziano w kontrakcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. W wyniku przetargu udało się znaleźć znacznie tańszych wykonawców. Stąd finansowa rezerwa. Ale już wiadomo, że potrzebne będą kolejne pomiary i kolejne negocjacje z wykonawcami. W Rzeszowie ruszyły dziś nowe studia podyplomowe na kierunku EMBA. To wyższy poziom popularnych już w Polsce studiów MBA, czyli Master of Business Administration. W ich pierwszej edycji swoje umiejętności będzie podnosić 60 osób. Executive Master of Business Administration to kierunek przeznaczony głównie dla menadżerów, którzy chcą udoskonalić swoją wiedzę z zarządzania i administrowania. Prowadzony jest przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie. Jak mówił rektor uczelni, profesor Paweł Czarnecki, zajęcia odbywać się będą w Rzeszowie i będą miały charakter głównie warsztatowy. W pierwszej edycji studiów EMBA w województwie podkarpackim udział bierze 60 osób. Wykład inauguracyjny na temat celów zrównoważonego rozwoju ONZ wygłosiła Aneta Rutkowska, szefowa działu komunikacji sieci sklepów Biedronka. Nie ma ich na listach przebojów, a jednak koncertują na całym świecie. Muzycy Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Europie wystąpili w Przemyślu, grając m.in. standardy jazzowe i filmowe przeboje. Koncert zorganizowano w ramach obchodów Dnia Amerykańskiego. Na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu wiosna w amerykańskim stylu i z polskimi akcentami. Bo ta kompozycja Macieja Małeckiego wyjątkowo łączy hymny dwóch krajów. Początki tej orkiestry sięgają lat 40. ubiegłego stulecia. Związane są z osobą kapitana Glena Millera. Prowadził orkiestrę smyczkową Identą, która w audycjach nadawanych przez BBC dla amerykańskich żołnierzy i całej okupowanej Europy zagrała m.in. ten utwór In the Mood. Dziś Orkiestra Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych jest niekwestionowanym liderem jazzowego formatu. To jeden z najstarszych zespołów wojskowych na świecie. Ma ponad 70 lat i koncertuje w Europie, Azji, a nawet w Afryce. Z amerykańskim luzem i wojskową precyzją wykonują m.in. kompozycje George'a Gershwina, Grima Bella czy zaaranżowany na trąbkę walc minutowy Fryderyka Chopina. Najmłodszym proponują podróż do krainy lodu. Na co dzień stacjonują w niemieckim Ramstein. Mieszka tu aż 52 tysiące Amerykanów. I tym samym jest to największa baza lotnicza Stanów Zjednoczonych poza granicami kraju. Są tu restauracje, sklepy, baseny czy kręgle. Można powiedzieć wszystko, co potrzebne. Niestety, tysiące kilometrów od domu tęskni się niemiłosiernie. Bardzo, bardzo tęsknię. Święta Bożego Narodzenia to jedyna okazja w roku, by spotkać się z rodziną. Ten stracony czas staramy się nadrobić. W ciągu dnia jest Skype i długie rozmowy przez internet. O jedno miejsce w orkiestrze ubiega się aż 25 kandydatów. Wymaga się od nich nie tylko kondycji fizycznej czy wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i obronności. Czasami czuję się jak ambasador. Orkiestra to zaszczyt. Reprezentujemy Stany Zjednoczone, podróżujemy, spotykamy wielu ludzi.
Podróżując po świecie spełniają przede wszystkim swoje marzenia. Podobnie jak kajakarze z Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej Bystrze AGH, którzy po 19 latach oczekiwania na pozwolenie przepłynęli Wielki Kanion Colorado. To przedsięwzięcie dokumentuje ta wystawa w Galerii Zamku. W Kamieniu trwa dwudniowy ogólnopolski konkurs gry na harmonikach ustnych HAKAM 2017. To już 27. edycja tej imprezy. Przyjechali na nią harmonikarze, pasjonaci od Śląska po Wybrzeże i od Wielkopolski po Podlasie. Wszystkich łączy to, że muzyka im w duszy gra. Doroczny konkurs w Kamieniu to też okazja do promowania lokalnych grajków, często samouchów, którzy tworzą koloryt swoich miejscowości i małych ojczyzn. Dzień dobry. Moje nazwisko Kazimierz Wisiowski. Ze Strzyżowa jestem chłopak, niedaleko od Rzeszowa. Jestem po raz 10. w Kamieniu. Harmonika to moja radość. Ta smykałka zrodziła się u pana Kazimierza jeszcze w dzieciństwie i długo czekała na pełny rozkwit. Aż nadeszła spokojna emerytura, kiedy pan Kazimierz może wreszcie nagrać się do woli, a nawet zagrać dla innych na scenie festiwalu HAKAM. Harmonika jest takim wdzięcznym instrumentem, zawsze można go mieć przy sobie. Jak człowiekowi w duszy gra muzyka, no to taka harmonika może być naprawdę wspaniałym przyjacielem. I jest, na przykład dla Grzegorza Matuszka ze Śląska. Kosztowała niemało, ale pozwala w pełni nadawać marzeniom realny kształt. Różni się tym od pozostałych, że ma dwa stroiki w jednym dźwięku. Więc jej dźwięk jest klang po śląsku, bo jestem ze Śląska, jest bardzo głęboki, jest o wiele dynamiczniejsza. W Kamieniu w sumie zaprezentuje się 29 harmonikarzy z Polski i Ukrainy. Niektórzy z nich szkolili się u najlepszych. Jak na przykład Michał Urbaniak, Carlos Del Junco z Kanady, Bartosz Łęczycki z Polski, Łukasz Wiśniewski. No, są to osobistości, które w świecie bluesowym, harmonikowym są bardzo znane. Z roku na rok rośnie tutaj poziom. Są bardzo ciekawe kompozycje, bardzo ciekawe aranżacje. Czuć, że ludzie pracują nad swoimi umiejętnościami. Jutro najlepszych czeka koncert galowy, ale wcześniej oceni ich wymagające jury. Jestem 20 raz. Ja po prostu zestarzałem się na tych festiwalach, tutaj na tych spotkaniach. Muszę pani powiedzieć, że jeżdżę też na międzynarodowe spotkania. W tym roku jest w Trosimie znowu światowy konkurs. Tam też zasiadam w jury i powiem pani, że atmosfera jest ta sama. Dzięki temu dorocznemu konkursowi o podkarpackim Kamieniu robi się głośno w Polsce. Kamień dzisiaj staje się takim centrum harmonijki po Mysłowicach. No nie chcę, żeby stworzyć przez ten wywiad jakiś konflikt między Mysłowicami a nami. Ależ skąd? To właśnie jutro w Kamieniu wystąpi gwiazda tegorocznego konkursu Trio con Brio z Mysłowic. No i oczywiście najlepsza dziesiątka z Kamienia. To był Kamień i harmoniki ustne, a w Sędziszowie Małopolskim rozpoczął się 29. Wojewódzki Konkurs Ludowy Obrzędy i Zwyczaje. To sprawdzony już sposób na popularyzowanie tradycyjnego folkloru, głównie autentycznych zwyczajów i obrzędów ludowych z terenu Podkarpacia. Dziś na scenie zaprezentowało się 7 zespołów, jutro druga część przeglądu. Stoję na środku podwórka i miądre, i miądre. To jedna z ludowych przyśpiewek w wykonaniu zespołu Połomianie z Połomi w powiecie strzyżowskim. Dziś w Sędziszowskim Ośrodku Kultury zespół zaprezentował ponad 20-minutowy program Przątki. To jest temat, jak dawniej trzeba było się napracować, żeby się przyodziać. No i jakoś żyć w miarę. Pokazać ten swój dostatek tym strojem takim konopnym, wybielonym, a jakże. Przątki zanikły jednak na początku XX wieku, więc dziś można je zobaczyć tylko przy takich okazjach jak konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje. Jutro na scenie wystąpi 10 innych zespołów. Będą to widowiska różnorodne, zarówno będą kolędy, będą herody, ale będą również i gusła, i czary, więc bardzo wielka różnorodność i myślę, że dla wszystkich coś się znajdzie ciekawego. Ludowe Obrzędy i Zwyczaje to najstarszy w Polsce konkurs o tej tematyce. Jego organizatorem od 1987 roku jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Przyszedłem te jajka wymienić,
bo macie ślicznego kogućka. Perlikiem, perlikiem i ciepki będę po nim łapał. Sport w aktualnościach. Mieleccy szczypiorniści rywalizacji o Puchar Superligi rozpoczęli od porażki. Stal przegrała z Pogonią Szczecin 26-31. Puchar Superligi to rozgrywki dla tych zespołów, które nie zakwalifikowały się do rundy play-off oraz dla tej grupy, która odpadnie z rywalizacji po ćwierćfinałach. Mielczanie przed startem tej części sezonu nie ukrywali, że chcieliby powalczyć o triumf w całym cyklu, ale już pierwszy mecz pokazał, że będzie to bardzo trudne zadanie. Stal podejmowała szczecińską Pogoń, zespół, który ma podobne do Mielczan problemy kadrowe, ale mimo to goście nadawali ton wydarzeniom na boisku. Mecz był ciężki, zacięty. Wynik oscylował tak dwoma, trzema, jedną, w zależności jak która drużyna tam przycisnęła. No ale tutaj takim katem dla nas to był kołowy Szczecina. Wprawdzie Stal w 38 minucie zmniejszyła straty tylko do jednej bramki, ale 5 minut przed końcem Pogoń odskoczyła na 4 bramki przewagi i to był decydujący moment meczu. Stal przegrała 26-31. Walczyliśmy do samego końca, staraliśmy, ale nie udało nam się zagrać tak jak trzeba, jak mówili trenerzy w obronie. W swojej grupie Mielczanie rywalizować będą jeszcze z rywalami z Legionowa, Elbląga, Lubina i Piotrkowa. Na koniec ogólnopolski spływ kajakowy Wisłokiem. Całkiem nową trasą o długości 22 km. To wspólne przedsięwzięcie trzech gmin: Wojaszówki, Frysztaka i Wiśniowej. Trasa jest oznakowana, są przystanie rzeczne i tablice informujące o turystycznych atrakcjach okolic Pogórza Strzyżowskiego. Szósty ogólnopolski spływ Wisłok 2017 rozpoczął się w Wojkówce. Wisłok skupia nad sobą 500 000 ludzi, mieszkańców. Dziś mamy piękną imprezę pierwszą, otwieramy imprezę kajakową. Zjechali się ludzie z całej Polski. Jest to wspaniała promocja trzech gmin na Podkarpaciu: Wojaszówki, Frysztaka i Wiśniowej. Utrzymanie szlaku wodnego wymaga stałego dozoru i ewentualnych napraw. W tej sprawie trzy samorządy podpisały porozumienie o współpracy. Przecięcie wstęgi i udostępnienie nowego szlaku wodnego odbyło się tradycyjnie przy pomocy nożyczek, ale na wodzie i z pokładu kajaków. Posiada oznaczenia w postaci znaków wodnych, stref wyjścia, wejścia do wody oraz znaki związane z bezpieczeństwem informujących o wszystkich niebezpieczeństwach, które ewentualnie mogłyby być. Nowy szlak kajakowy przeszedł oficjalną rejestrację, ma 22 km długości. Początek w Wojkówce w gminie Wojaszówka, przebiega przez gminę Frysztak, a kończy się w Markuszowej w gminie Wiśniowa. Ja myślę, że to jest niesamowita przygoda przeżyć taki spływ kajakowy na wolnym powietrzu. Pogoda się nie udała, ale trzeba myśleć pozytywnie. Będzie na pewno super. Dziś, jak mówią wodniacy, woda pod kajaki była w sam raz, czyli miała minimum 50 cm głębokości. Uczestnicy spływu poza pływaniem rekreacyjnym mieli też inne atrakcje. Zaplanowano wyścig na dystansie 4 km, degustację regionalnych kulinariów, biesiady i ogniska. Generalnie staramy się z całą rodziną ruszać, więc to ani zakwasów, ani niczego takiego nie powinno być, więc to ogólnie rozwojowo. Można spotkać dużo ciekawych ludzi, w ogóle przeżyć coś innego niż tylko siedzieć w domu przed telewizorem. Także ogólnie jest bardzo fajnie, polecam każdemu. Dziś kajakarze dopłynęli do Frysztaka, jutro ruszą do Markuszowej. Wygląda na to, że uczestnicy spływu także jutro muszą przygotować się na trudne warunki, ma być chłodno i deszczowo. Czy są też szanse na słońce? O tym już za chwilę Natalia Chrapek w prognozie pogody, a ja życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.